Dzień dobry. Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym wykładzie listopadowym z cyklu Bliżej Nauki. Dzisiaj gościmy pana profesora, doktora habilitowanego Michała Cieślę, który pracuje w Zakładzie Fizyki Statystycznej na naszym Wydziale. Jego naukowe zainteresowania są dość szerokie i są związane z szeroko pojętym modelowaniem komputerowym. Obecnie zajmuje się głównie upakowaniami losowymi i ciekłymi kryształami. Pan profesor Cieśla pracuje również nad badaniem losowych procesów fizykochemicznych, zajmuje się też modelowaniem i symulacją komputerową układów biologicznych i społeczno-ekonomicznych. Tradycyjnie pragnę zapowiedzieć na końcu wykładu taki mini konkurs. Wykładowca Państwu zada pytanie. Osoba, która pierwsza się zgłosi i poprawnie odpowie na to pytanie, otrzyma nagrodę, którą funduje nasz Wydział. A teraz już pragnę zaprosić pana profesora do przeprowadzenia wykładu zatytułowanego Entropia. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Witam Państwa. Bardzo mi miło, że tak licznie się Państwo pojawili. Wykład będzie na poziomie w miarę elementarnym, to znaczy takim, żebym ja go był w stanie zrozumieć, więc myślę, że Państwo również nie będą mieli problemu. Co to jest z tą entropią? Co to jest ta entropia? Znaczy, to pojęcie pojawia się w języku takim potocznym, w kontekście jakiejś miary chaosu, nieporządku, przez to, że ta entropia nieustannie rośnie, wszystko się nam psuje, musimy sprzątać nasze mieszkania, musimy zawozić samochód do mechanika, w telefonie szybka nam się zbija, nasze komórki się starzeją, w końcu sami umieramy, w ogóle wszechświat kiedyś umrze, przez to tylko, że entropia rośnie. Więc jest to takie trochę, można powiedzieć, lekko przerażające pojęcie, natomiast mam nadzieję, że się z nim jakoś oswoimy. No i teraz właśnie, no co to jest ta entropia? Ja jak zawsze sobie zadaję takie pytanie, co to jest coś, no to wchodzę na Wikipedię i czytam. No i o entropii można przeczytać coś takiego. Termodynamiczna funkcja stanu, określająca kierunek przebiegu procesów i tak dalej. Możecie sobie Państwo przeczytać i powiedzcie mi, czy wiecie, co to jest entropia po przeczytaniu tej definicji i dlaczego ona rośnie na przykład. Jakaś funkcja. X kwadrat też jest jakąś funkcją, x kwadrat nie nazywamy entropią, więc właśnie ja mam ten problem z tą definicją, że ona jest dobra, znaczy to co jest napisane jest oczywiście prawdziwe, natomiast jak się nie wie o co chodzi w tej entropii, to po przeczytaniu tej definicji też się nie za bardzo wie. Aczkolwiek przetestowałem to na moim synu, który zaczyna chodzić teraz do liceum, no i on po przeczytaniu tej definicji popatrzył i mówi, a, czyli entropia rośnie, czyli nieporządek rośnie, to po co ja mam sprzątać swój pokój? Właśnie pewnie to jest powód, że dopiero w liceum się uczy dzieci o entropii, a nie wcześniej, żeby dłużej myślały, że sprzątanie pokoju ma sens, bo oczywiście ma sens. Dobra, definicję mamy za sobą, nie wiemy o co chodzi, więc skąd się entropia wzięła w fizyce? Ano wzięła się w fizyce, jak ludzie w trakcie rewolucji przemysłowej zauważyli, że można dosyć efektywnie zamieniać ciepło na pracę. W maszynach parowych, to taki klasyczny przykład. Podgrzewamy kocioł, z wody robi się para, ta para napędza tłoki, wszystko jedzie. No, maszyna parowa, tutaj na pierwszym zdjęciu jest jakiś tramwaj parowy, z jakiejś tam francuskiej miejscowości i okej, okay, fajny przykład, natomiast no, można powiedzieć już taki trochę przestarzały, nie wzbudza emocji. Ale emocje mogą wzbudzać samochody formuły pierwszej, najszybsze motorówki, Suzuki Hayabusa, która była pierwszym seryjnie produkowanym motocyklem, który 300 km na godzinę potrafił jechać. I te wszystkie pojazdy są napędzane zgodnie z tą samą zasadą. Uzyskujemy ciepło w przypadku współczesnych silników ze spalania benzyny. To ciepło powoduje, że nam się podgrzewa gaz wewnątrz tam cylindra. Ten tłok, znaczy gaz przesuwa tłok i mamy pracę. Więc wszystkie te współczesne silniki, które znamy,
opierają się dokładnie na tej samej zasadzie. Co więcej, to, że mamy prąd, który jest produkowany w elektrowni, on też jest produkowany w taki sposób, że węgiel podgrzewa tam wodę, która zmienia się w parę, obraca turbiny i generuje się prąd i mamy tu światło, możemy oglądać prezentację. Jedynie elektrownie te ze źródeł odnawialnych, to znaczy słoneczne i tak dalej, nie korzystają z tego mechanizmu zamiany ciepło na pracę. Więc okej, no zauważyliśmy, że możemy zamieniać ciepło na pracę. Fizycy również się tym zainteresowali i zaczęli się zastanawiać, jakie ograniczenia, jak się ma ciepło do pracy, do energii i tak dalej. Praca i energia to wiemy, że to jest to samo. Natomiast jak się do tego wszystkiego ma ciepło? No i pierwsza zasada termodynamiki, o której może tam już słyszeliście, mówi nam, że ciepło to jest inna forma energii po prostu, więc teoretycznie można by zamieniać jedno w drugie dowolnie. No ale okazuje się, że nie. Tutaj jeszcze mamy taki przykład silnika cieplnego, który ktoś zaproponował, Heron, w 60 roku naszej ery, więc sam pomysł nie był dosyć skomplikowany. Znowu podgrzewa się woda, zamienia się w parę, ta para wlatuje do tego cylindra czy kuli i wylatuje przez te dysze i to powoduje, że wszystko nam się kręci dookoła. No więc widać, że są bardzo różne realizacje tych silników cieplnych i teraz jak fizyk dostaje coś takiego, właśnie mówi się, że fizyka jest nauką trudną. Ja się z tym generalnie nie zgadzam. Znaczy, świat jest dosyć skomplikowany, natomiast fizycy robią wszystko, żeby to jak najbardziej uprościć. I oni te wszystkie cuda techniki, silniki z formuły pierwszej i w ogóle zamienili w taki diagram. To jest to, jak fizyk widzi silnik działający na ciepło. Otóż fizycy zauważyli, że w takim silniku musimy mieć źródło ciepła, musimy mieć ten gaz, który nam się na przykład rozpręża i wprawia w ruch te tłoki. I musimy mieć również chłodnicę. Gdyby tej chłodnicy nie było, no to gaz by się nie rozprężał, bo ciśnienie byłoby tak, temperatura byłaby taka sama wewnątrz cylindra i na zewnątrz cylindra, więc dlaczego ciśnienie miałoby być inne i tak dalej. Stąd mamy pracę. Słucham? Dokładnie tak. Jest wybuch benzyny, który ten wybuch powoduje, że gaz nam się rozgrzewa i on się mocno rozpręża. Ok? Na tym polega ten wybuch. To nie cząstki benzyny się nam rozprężają, tylko jak sobie przeanalizujesz dokładniej, to do silnika wstrzykuje się benzynę, miesza się ją z powietrzem i następuje wtedy wybuch tej mieszanki benzyny i powietrza, żeby to powietrze mogło się rozszerzyć i spowodować ruch. Ale tak, oczywiście, to jest bardzo celna uwaga. No więc musimy mieć źródło ciepła i źródło zimna. Coś, co nam potem schłodzi ten gaz, żeby ten cylinder z powrotem sobie, znaczy tłok z powrotem sobie spadł na górę, czy na dół, czy podleciał do góry i żeby znowu można było wstrzyknąć tą benzynę, która znowu go uruchomi. I z takiego silnika cieplnego uzyskujemy pracę. A to, że mamy Formułę 1, mamy maszynę parową i tak dalej, to są detale techniczne, którymi fizycy właśnie się nie zajmują. Dlatego fizyka jest prosta. Dobra. No i fizycy, obserwując sobie te silniki cieplne, zauważyli, że istnieją pewne ograniczenia na produkcję energii ciepła, energii pracy z ciepła. Na przykład nie można zrobić czegoś takiego, żebyśmy nie mieli chłodnicy. Mielibyśmy jeden zbiornik, na przykład ocean, który ma jakąś tam temperaturę i teraz z niego wyciągnęli ciepło, on by się ochłodził, załóżmy, o jakiś ułamek stopnia, a my byśmy mieli mnóstwo energii. Nie da się, niestety. Inny wniosek jest taki, że nie istnieje, nie jest możliwy proces, którego
jedynym skutkiem, dobra, to był pierwszy, nie istnieje proces termodynamiczny, którego wynikiem byłoby pobranie ciepła ze zbiornika o temperaturze niższej i przekazanie go do zbiornika o temperaturze wyższej. Czyli ciepło płynie zawsze od cieplejszego do zimniejszego. Jedynym, słowo jedynym jest tu ważne, bo oczywiście istnieje lodówka. O tym jeszcze będzie za chwilę, która robi nam, że w środku jest zimno, ale lodówka zużywa do tego prąd. Jest potrzebna praca, żeby to przepompować ciepło z czegoś chłodniejszego do czegoś cieplejszego. Trzecia obserwacja, właśnie taka najbardziej fizyczna, że istnieje jakaś wielkość opisywana, układ, która dla dowolnego procesu w układzie izolowanym, cokolwiek to znaczy, zwiększa się. To jest właśnie ta nasza entropia. Okazuje się, że te trzy wnioski są ze sobą równoważne i to jest znane pod postacią drugiej zasady termodynamiki. No natomiast niestety dalej nie wiemy, co to jest, dlaczego ta entropia rośnie. Już widzimy, z czym się to wiąże. Może jeszcze podam taki jeden przykład. Jeżeli byśmy mieli w tym pomieszczeniu gaz tylko w połowie pomieszczenia, to on samorzutnie poleci, rozprzestrzeni się na całe pomieszczenie. Natomiast nie zrobi się coś takiego, że gaz stąd, gdzie ja stoję, znaczy tlen, powietrze, azot, przesunie się tam i ja przez to, nie wiem, uduszę się na przykład, albo wy się udusicie. No nie musimy się o to martwić, tak się nie dzieje. Gaz się rozchodzi na wszystkie kierunki. Dobra. Dlaczego? Teraz dygresja. Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego? Wyobraźmy sobie taki przykład, że mamy dwóch uczniów, a może być ich więcej, nieważne. I zadaliśmy im takie proste zadanie domowe. Proszę rzucić 20 razy monetą i zapisać uzyskane wyniki w postaci tam orzeł, reszka, reszka, orzeł i tak dalej. R odpowiada reszce, O odpowiada orłu. I przyszło nam dwóch uczniów i oddało nam zadanie domowe. Jeden oddał coś takiego, to na górze, drugi oddał to na dole. No i co myślicie? Który z nich wykonał ten eksperyment? Tak. I powiem Państwu właśnie, że obie te sekwencje, znaczy dwójka mogła mieć farta rzeczywiście i zrobić same orły, natomiast co ciekawsze, prawdopodobieństwo uzyskania dokładnie takiej sekwencji, jak uzyskała jedynka, jest identyczne jak to, co uzyskała dwójka. Jak ktoś nie wierzy, może sobie porzucać monetą i sprawdzić, albo może komputerowi kazać porzucać monetą i sprawdzić i się okaże, że rzeczywiście te dwie sekwencje są dokładnie tak samo prawdopodobne. Jednak, tak jak mówiliście, ta druga to jest jakiś fart, a ta pierwsza wygląda na taką normalną. Co sprawia, że ta pierwsza wygląda na normalną? Otóż to sprawia, że wiemy, że prawdopodobieństwo wyrzucenia orła jest 1/2, reszki 1/2, więc spodziewamy się, że tych orłów i reszek będzie mniej więcej tyle samo w sekwencji. I ta pierwsza sekwencja to spełnia. Orłów jest, znaczy tam jest różnica o 1 chyba, natomiast w drugiej sekwencji są same orły. Więc jak zapisalibyśmy sobie wszystkie możliwe sekwencje 20 rzutów, to by się okazało, że same orły wypadają tylko w jednym przypadku, natomiast tyle samo orłów i reszek wypada w 184,756 przypadkach, a tak jak tutaj mamy, że jest 11 orłów i 9 reszek, w 167,960 przypadkach. Więc dlatego
nam się wydaje, że to pierwsze rozwiązanie jest takie bardziej prawdopodobne, że rzeczywiście ktoś zrobił to zadanie, bo uzyskał jedną z tych 167 tysięcy możliwości, a nie jedną. Można to sobie przeanalizować. 20 rzutów monetą to jest dosyć dużo, ale jeżeli mamy 2 rzuty monetą, no to wszystkie możliwości są takie i widzimy, że 2 orły to jest możliwość, orzeł, reszka, reszka, orzeł, czyli równa liczba orłów i reszek, to są 2 możliwości. W przypadku 4 rzutów monetą, same orły, 1 możliwość, tyle samo orłów i reszek, 6 możliwości. 8 rzutów, 70 możliwości, 12 rzutów, 924 możliwości, przy 20 rzutach już widzimy, ta liczba bardzo szybko rośnie, podczas gdy same orły to jest ciągle tylko jedna możliwość. A co by było, jakby było N rzutów? Nie wiem, znaczy można sobie narysować wykres, jakie jest, znaczy przy N orłów to jest zawsze jedna możliwość, natomiast to, że mamy połowę orłów i połowę reszek, to tych możliwości jest tyle, ile na tym wykresie. Jak N jest równe 600, to tutaj mamy 10 do potęgi jakieś tam 200 ileś. A teraz wróćmy do tego przykładu z naszym gazem w tej sali. I dzielimy tą salę na 2 części. I mówimy każdej cząstce, rzucam monetą, jak wypadnie orzeł, jesteś w tej części, jak wypadnie reszka, jesteś w tamtej części. Tych rzutów, czy tych cząstek, o których musimy zdecydować, jest 10 do 23. Prawdopodobieństwo, że nam wypadnie 10 do 23 orłów, czyli że wszystkie te cząstki będą w jednej części sali, jest dokładnie równe tyle i to jest 0,000. I teraz kolejna zagadka dla Państwa. Załóżmy, że próbujemy na kartce napisać tą liczbę i jedną cyferkę, jedno zero wpisujemy w jedną kratkę, taką półcentymetrową. Jak długa byłaby ta liczba? Jak myślicie? Jak stąd do Księżyca, czy dłuższa? Jak stąd do Słońca, czy dłuższa? Jak stąd do najbliższej gwiazdy, czyli 4 lata świetlne? Do innej galaktyki to już krótsza. Znaczy, jeżeli się nie pomyliłem w rachunkach, to około 15 tysięcy lat świetlnych. 15-16 tysięcy lat świetlnych, zer i potem by się coś pojawiło po tym zerze. Więc widzicie, jakie to jest nieprawdopodobne zdarzenie, ale formalnie możliwe. Tylko, że musielibyśmy długo czekać, żeby się coś takiego pojawiło. Dobra, ale zaczęliśmy od entropii. I jak to się ma do entropii? Otóż do entropii się ma to tak, że jeżeli mamy układ, który jest realizowany na w duże sposobów, to jego entropia jest dana takim wzorem. Jeżeli mamy stan realizowany na w sposobów, to ta entropia jest logarytm z w razy stała Boltzmana. Mówiłem wam, że fizycy lubią sobie upraszczać, a tutaj ten logarytm jakiś wrzucili, nie wiadomo po co. Otóż zrobili to, żeby było prościej. Dlatego, że jeżeli mamy 2 różne układy, mamy entropię jednego układu, drugiego układu i połączymy te układy, chcemy policzyć sumaryczną entropię obu układów, no to okazuje się, że jeżeli jeden układ miał tam dozwolone, załóżmy 100 stanów, drugi miał 50, to w sumie te 2 układy, na jeden stan pierwszego układu przypada 50 drugiego układu, na drugi stan pierwszego 50 drugiego, czyli to jest 100 razy 50. A logarytm ma tą funkcję, że logarytm z iloczynu jest sumą logarytmów. Więc entropię możemy, dzięki temu, że tu sobie wprowadziliśmy logarytm, to entropię sobie możemy dodawać, jeżeli układy są nieoddziałujące. Ta liczba
zwana stałą Boltzmana. Ona nam mówi, jak przeliczać te stany na entropię, natomiast fizycy mówią, że ta liczba mówi, jak przeliczać temperaturę na energię. Pamiętacie, że wszystko zaczęło się od tego, że ciepło to jest jakaś forma energii. Ciepło mierzymy poprzez temperaturę i ta stała Boltzmana mówi nam mniej więcej, jak, z jaką temperaturą jest związane jakie ciepło. Pozwala nam przeliczyć, że na przykład energia związana z tą temperaturą, którą mamy, powoduje, że cząsteczki wykonują ruchy Brauna takie, jak wykonują. Stąd się biorą ruchy Brauna właśnie. Z tej energii drgań termicznych tak zwanych. No, to jest Boltzmann i on tak się przywiązał, znaczy w sumie nie on, ale takie jest przywiązanie nazwiska Boltzmana do tego wzoru, że w Wiedniu, chyba gdzie on został pochowany, na jego grobie ten wzór się znajduje. Natomiast tu jest taka ciekawa historia. Otóż Boltzmann nigdy nie napisał tego wzoru. Napisał go Planck, Max Planck, ten od stałej Plancka. Więc jeżeli byśmy nazwali to entropią Plancka, to byśmy mieli dwie stałe Plancka, bo to by nie było stała Boltzmana, tylko stała Plancka. Natomiast zrobił to oczywiście na podstawie prac Boltzmana i ten wzór znamy teraz jako prawo Boltzmana. No, więc patrząc na ten wzór, widzimy, że im więcej stanów możliwych, tym wyższa entropia. Czyli wzrost entropii to właśnie jest nic innego jak to, że układ realizuje bardziej prawdopodobną konfigurację. 20 rzutów monetą wypada nam mniej więcej 10 orłów, 10 reszek. Powietrze jest mniej więcej równomiernie rozdzielone w całej sali, bo to jest konfiguracja, która ma najwyższą entropię. Jeżeli byśmy mieli powietrze skompresowane, ta konfiguracja miałaby niższą entropię, więc zasada wzrostu entropii to jest po prostu zasada statystyczna, że dążymy do układu, który jest bardziej prawdopodobny. A zwykle niestety bardziej prawdopodobny jest nieporządek niż porządek. No więc teraz, jak już wiemy, co to jest ta entropia, tak na palcach możemy policzyć, jak wiemy, jak się liczy logarytm. Wiemy, dlaczego ona rośnie, że to jest kwestia prawdopodobieństwa. No to teraz zadajmy sobie kilka takich pytań, które sobie ludzie często zadają. Jak to jest z entropią i tym nieporządkiem? Powiedziałem, że zwykle rośnie. Nieporządek wraz z entropią. Jak jest z entropią i czasem? No bo ludzie mówią, że właśnie entropia rośnie, starzejemy się, czas płynie do przodu. Czy entropia może maleć? Na przykład w lodówce. I na koniec, czy powstanie życia na Ziemi przeczy zasadzie wzrostu entropii? No bo człowiek jest jednak bardzo uporządkowanym organizmem. Wszelkie żyjące rzeczy są bardzo uporządkowane, mają znacznie niższą entropię niż zbiór tych samych atomów rozrzuconych gdziekolwiek, więc skąd się pojawiło życie na Ziemi, skoro entropia człowieka jest niższa? Dobra, aha, jeszcze jedno. Na tym obrazku, to jest obrazek z Kopciuszka, takiej bajki, którą pewnie w dzieciństwie oglądaliście. W wersji chyba braci Grimm Kopciuszek jako jedno zadanie dostał oddzielenie ziaren maku od soczewicy. Były wymieszane, no i Kopciuszek rozwiązał to w ten sposób, znaczy rozwiązał. Ptaki, które właśnie Kopciuszek karmił, przyleciały i mu pomogły rozdzielić te ziarna i dzięki temu mógł pojechać na bal. Otóż jak sobie weźmiemy takie obiekty, które znacznie się różnią rozmiarami, ziarnka soczewicy są znacznie większe od ziarnek maku, wrzucimy do słoika i zakładając, że one będą dostatecznie suche i będziemy lekko potrząsać, to ten mak, tak jak przez sitko, będzie się przesuwał na dół,
a soczewica zostanie na górze. Możecie sobie Państwo spróbować zrobić ten eksperyment. On nie wychodzi tak super spektakularnie, dlatego że te ziarna mają wilgoć i się czasem sklejają ze sobą. Natomiast można zauważyć właśnie ten efekt przesiewania. Czyli, no co, robimy coś, entropia rośnie, a my uzyskujemy coś bardziej uporządkowanego. Czy coś nie tak? Może to jest to, że trzęsiemy i jest praca, którą ja wykonuję i dlatego tak jak wykonuję pracę, żeby sprzątnąć mój pokój i zmniejszyć entropię w moim pokoju, no to może tak samo tutaj. To jest efekt wykonania tej pracy. Otóż nie. Są obserwowane zjawiska, gdzie dokładnie wynik wzrostu entropii prowadzi nas do stanów bardziej uporządkowanych i to jest ze strony Uniwersytetu w Warwick. Mamy takie obrazki, gdzie oni badali mieszaninę takich cząstek, które były sferami, z takimi niciami polimerowymi. No i okazuje się, że żeby te nicie polimerowe miały więcej miejsca dla siebie, znaczy wiadomo, że one się nie mogą przecinać, nie może nić wchodzić do cząstki, to opłaca się, żeby te cząstki się zgromadziły w środku, a polimery były na zewnątrz, miały dla siebie więcej miejsca. Zauważcie, proszę, znowu wracamy do tego naszego przykładu z gazem. Gaz w połowie pomieszczenia ma mniej miejsca niż w całym pomieszczeniu. Entropia chce dla każdej cząstki tak jakby największej swobody. Robimy imprezę, no i przychodzą znajomi z dziećmi. No ale my chcemy mieć więcej mieszkania dla siebie, to co robimy? Zamykamy dzieci w małym pokoju, niech się tam bawią ze sobą, a my mamy dużo swobody. Więc też można powiedzieć, że to jest analog do tego, że te nicie polimerowe chcą mieć dużo przestrzeni, i okazuje się, że w sumie taki układ ma większą entropię niż układ, który byłby nieuporządkowany. Więc generalnie entropia nie zawsze prowadzi do nieporządku, aczkolwiek zwykle prowadzi. Tylko to o tym, że zwykle prowadzi, to wiemy, więc chciałem pokazać przykład, że niekoniecznie. Entropia a czas. Mamy dwa filmy, znaczy w zasadzie to jest jeden film. Na górze jest jeden film i na dole też jest jeden film. Różnica jest taka, że ten film jest puszczony raz zgodnie z czasem, drugi raz przeciwnie z czasem i jest oczywiście zapętlony, żeby to w kółko nam leciało. Jeżeli chodzi o górny obrazek, jak myślicie, który film jest zgodnie z upływem czasu, a który jest odwrotnie? Te na dole są zgodnie z upływem czasu, a te na górze lewy. W lewym proszę zobaczyć, tutaj nam cząstka spada i się zatrzymuje, a tu ta cząstka nagle leci do góry. No to takie coś jest raczej rzadko spotykane. Tu jest proste. Ten jest puszczony od tyłu, ten jest puszczony od przodu. Tutaj to jest trudniejsze do stwierdzenia. Film prawy jest puszczony od tyłu. No, natomiast to jest różnica między procesami odwracalnymi i nieodwracalnymi w fizyce, jak będziecie kiedyś o tym się uczyć w szkole. Właśnie proces odwracalny to jest taki, że jak on pójdzie w drugą stronę, to mógłby pójść. Niczemu to nie przeszkadza. W procesach odwracalnych entropia jest stała. W procesie nieodwracalnym, takim jak tu, entropia rośnie. Dlaczego? Bo energia kuli jest rozpraszana na wiele cząstek znajdujących się w podstawce i też w samej tej plastelince spadającej, czy kulce. To była chyba plastelinka. A bardzo nieprawdopodobne jest coś takiego, żeby nagle wszystkie cząstki w wyniku drgań termicznych się zebrały i tą kulkę wypchnęły w górę. No nie widzieliśmy czegoś takiego, dlatego że prawdopodobieństwo tego byłoby podobne pewnie do tego, jak z tym gazem, o którym mówiliśmy.
No, natomiast jeżeli chodzi o tą strzałkę czasu, to tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że to, że na dole nie widzimy, że ta entropia się zmienia, to nie oznacza, że czas się zatrzymał. OK? Czy entropia może maleć? No już mówiłem o lodówce, że to jest taki przykład, przykład urządzenia, które zmniejsza entropię za pomocą pracy. Tutaj wam pokazałem schemat pompy ciepła. Pompa ciepła to jest, teraz jest dosyć modne urządzenie, które służy do ogrzewania i ono bierze ciepło z zewnątrz, chłodzi to, co jest na zewnątrz domu, a ogrzewa nasz dom, a nasz dom generalnie jest cieplejszy. Jak to jest możliwe? Otóż znowu, to są te reakcje gazowe. Pamiętacie państwo, że jak ściśniemy, jak gaz jest ściśnięty, to jest on ciepły. W silnikach robiliśmy wybuch, podgrzewaliśmy ten gaz, on był ciepły, on się rozprężał, przy rozprężaniu się chłodził, okay? I był przez układ wydechowy samochodu był odprowadzany. Tutaj nie ma układu wydechowego, ale tutaj gaz sprężamy, to co robimy w pompie ciepła, to sprężamy tutaj gaz, żeby on był ciepły, on nam grzeje ten obwód, który sobie idzie w domu, a tutaj ten gaz rozprężamy, często jeszcze skraplamy i w ogóle. Gaz rozprężony jest chłodny i on może zostać tak rozprężony, żeby był chłodniejszy od otoczenia i zbiera i się przez to otoczenie ogrzewa. OK? A potem go sprężamy, robi się ciepły i grzeje nam dom. I teraz mówi się, że pompy ciepła mają sprawność tam, 300%, 500%. Jak to możliwe, że coś może mieć sprawność większą niż 100%? Jeżeli porównamy to efekt na pochłanianie energii. Poprzez sprężanie dostarczamy energię do góry. No, tak. I to jest ten nasz wydatek. To jest 100%, a to, co uzyskujemy, to jest powiedzmy te 300%, nie? Po prostu trzeba sobie zdecydować, co to jest prawda. To jest tak. To jest efekt to nakład. Ja może podam przykład. Mamy gorące wiadro z wodą. Bierzemy je, przenosimy je 10 metrów dalej. Uzyskaliśmy tutaj mnóstwo energii cieplnej kosztem pracy wymaganej na przeniesienie. My nie wyprodukowaliśmy tego ciepła, my je przenieśliśmy. Dlatego możliwe jest to, żeby pompa ciepła miała większą sprawność niż 100%. Znaczy, to jest kwestia oczywiście definicji. Ale dobra, czyli możemy zrobić urządzenia, które nam powodują, że entropia maleje. Ale czy entropia może samoczynnie maleć? Otóż znowu, wróćmy do tego przykładu z tym naszym gazem. Wiemy, że najbardziej prawdopodobna konfiguracja jest, że w każdej połowie pokoju jest tyle samo cząstek. No ale te cząstki się cały czas poruszają, więc czy to oznacza, że jak jedna cząstka przeleci z jednej połowy pokoju na drugą, to druga musi dokładnie w tym samym momencie przelecieć na pierwszą stronę? No to by było bardzo nieprawdopodobne, szczególnie jeżeli założymy, że te cząstki nie oddziałują, więc nie. I w związku z tym mogą się pojawiać drobne różnice. Te różnice nazywamy fluktuacjami. Entropia może fluktuować i te fluktuacje możemy obserwować. Jednym z takich codziennych zjawisk, w którym możemy obserwować poniekąd fluktuacje, to jest niebieski kolor nieba. Otóż współcześnie tłumaczy się, że niebo jest niebieskie dlatego, że następuje tak zwane rozpraszanie Rayleigha, które polega na tym, że fala elektromagnetyczna lecąca ze Słońcem oddziałuje z cząsteczkami powietrza i bardziej oddziałuje promieniowanie niebieskie, mniej oddziałuje promieniowanie czerwone, dlatego promieniowanie czerwone sobie przelatuje, niebieskie się rozprasza i mamy niebieskie, rozproszone niebo, a Słońce o zachodzie jest czerwone, bo to jest właśnie to światło, które leci, które się nie rozproszyło, zostaje czerwone.
Natomiast jesteśmy w Instytucie imienia Mariana Smoluchowskiego. Marian Smoluchowski to był jeden z najwybitniejszych polskich fizyków, jeżeli nie najwybitniejszy w historii, oprócz Marii Curie-Skłodowskiej, która miała Nobla, ale ona była fizykiem i chemikiem. Więc pan Marian Smoluchowski wytłumaczył to samo zjawisko, czyli że mamy niebieskie niebo za pomocą właśnie fluktuacji powietrza, fluktuacji gęstości powietrza. Jak wiecie, zadania z fizyki często można zrobić na kilka różnych sposobów i on właśnie rozwiązał to w inny trochę sposób. Jak fluktuacje mogą spowodować to, że niebo jest niebieskie? Otóż wiemy, że fale świetlne, fluktuacje powodują zmiany gęstości. Zmiany gęstości powodują zmiany współczynnika załamania światła. I wiemy, że światło, jak się załamuje, to inaczej się trochę załamuje światło czerwone, inaczej trochę się załamuje światło niebieskie, co możemy widzieć, obserwując tęczę. Tam jest akurat załamanie wynikające z przejścia między powietrzem a wodą, ale generalnie światło niebieskie załamuje się trochę bardziej. I na tych fluktuacjach, ono również się załamuje trochę bardziej, się bardziej rozprasza i mamy niebieskie niebo, słońce białe, a o zachodzie czerwone. Dobra, a skoro już jesteśmy przy słońcu, to zastanówmy się, co słońce nam daje, co słońce daje Ziemi. Tak, znaczy poprawną odpowiedzią jest to, że słońce daje nam ciemną entropię, niską entropię, nie ujemną, tylko niską. Ujemna jest niemożliwa, no bo nie możemy mieć ujemnej liczby, znaczy liczbę stanów mniejszą od jednego. Mniejsza o to. Dlaczego odpowiedź, że słońce daje nam energię, nie jest do końca poprawna? Czy że daje nam ciepło? Otóż oczywiście słońce daje nam energię, daje nam ciepło, tylko teraz, gdybyśmy my tą energię absorbowali, to my byśmy się cały czas ogrzewali, Ziemia byłaby coraz cieplejsza i tak dalej, a wiemy, że oczywiście fluktuacje temperatury Ziemi istnieją, natomiast temperatura Ziemi jest mniej więcej stała tam w jakimś zakresie, co oznacza, że Ziemia musi oddawać tyle samo mniej więcej energii, ile tej energii dostaje ze Słońca. Więc tak, Słońce daje nam energię, ale my ją oddajemy. Ktoś nam dał 100 zł, ale my te 100 zł oddaliśmy. Więc można powiedzieć, że tej energii nie mamy, którą Słońce nam daje. Natomiast to, co jest istotne, to że ta energia ma niską entropię. I dzięki temu my możemy tą energię wykorzystywać do robienia pracy, możemy wykorzystać ją do lokalnego zmniejszenia entropii na Ziemi. Ponieważ Słońce, to jest tak jakby Słońce było tą osobą, która sprząta nasze mieszkanie. Powoduje, że w naszym mieszkaniu na Ziemi entropia może maleć z punktu widzenia Ziemi, bo Słońce wykonało tą pracę. Układ Ziemia-Słońce, oczywiście tam entropia cały czas rośnie, natomiast lokalnie na Ziemi entropia może maleć. I to jest jednym z powodów, dla którego życie na Ziemi rzeczywiście jest możliwe. Chciałaś się o coś spytać? No entropia polega, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, entropia to jest taki miara uporządkowania. Tak naprawdę z tego, co widzimy, to jest miara na ile sposobów, znaczy miara nieporządku, miara na ile sposobów możemy dany stan zrealizować. Bałagan
generalnie możemy zrealizować na wiele sposobów. A tu zrzucimy książkę z regału, a tu zeszyt, a tu dywan podwiniemy i tak dalej. A porządek realizujemy na jeden sposób, nie? Dywan ładny, książki na półce, zeszyty ułożone i tak dalej. Okej? Więc słońce jest kimś takim, kto potrafi nam uporządkować ten pokój, potrafi nam uporządkować Ziemię i dzięki temu możliwe jest, że te rozrzucone atomy węgla, wodoru, azotu, czegokolwiek, tlenu, połączą się w jakieś skomplikowane cząsteczki, które doprowadzą do powstania życia na Ziemi. Więc to, że życie jest czymś bardziej uporządkowanym i że powstało, no można powiedzieć, z niczego, to niekoniecznie oznacza, że ktoś musiał przyjść i to życie złożyć z cząsteczek, to mogło zrobić Słońce. No? Chodzi o to, w ogóle w jaki sposób się stopienicznie się dzieje, jeżeli w ogóle się to porządkuje. No, zachodzą reakcje chemiczne. Ale dokładnie jakie? Dokładnie to ja nie wiem, bo ja jestem fizykiem, natomiast był przeprowadzony taki eksperyment, chyba w latach 60., że zamknięto w takiej kolbie właśnie taką atmosferę z wczesnej Ziemi. To znaczy były tam jakieś nieorganiczne cząsteczki tlenu, siarki, węgla i tak dalej. I robiono tam błyskawice. Dodawano tam energię. I pod wpływem tej energii te cząstki zaczynały się łączyć. One oczywiście nie doprowadziły do jakichś związków organicznych, tam nie wiem, chyba metan się wytworzył z takich najbardziej skomplikowanych rzeczy, ale to pokazało, że mogą się zrobić bardziej skomplikowane twory z tworów prostszych, a proszę pamiętać, że ewolucja na Ziemi miała dobrych parę miliardów lat na prowadzenie tego eksperymentu. Tak? Pewnie. Najprostsza komórka. To są nie tylko skomplikowane te związki chemiczne, ale to jest konstrukcja. Oczywiście. I konstrukcja nigdy nie powstanie na drodze przypadku. A co pan ma na myśli, mówiąc konstrukcja? Ziemia jako całość też jest konstrukcja, a tutaj nikt chyba się nie kłóci, że grawitacja ją mogła stworzyć. Jakieś coś ona wykonuje, coś się dzieje, która ma jakieś logiczne te funkcje. A czemu miałaby nie powstać? Proszę? Czemu miałaby nie powstać? Na drodze przypadku na pewno to jest niemożliwe. Żeby... To jest mało prawdopodobne, ale proszę zobaczyć, że mieliśmy na to kilka miliardów lat. W dodatku cały czas była w nas pompowana ta niska entropia i jak już powstał jakiś bardziej złożony organizm przez przypadek, to on potem mógł się, nie wiem, samoreplikować i tak dalej i już był jakiś stabilny i potem mogły zachodzić mutacje i tak dalej. Jedne były odrzucane, drugie były bardziej stabilne. No tak, tak zadziałała ewolucja. Ja nie mówię w tej chwili, że to, że organizm jest skomplikowany, czyli że ma niższą entropię niż otoczenie, to jest i że mamy Słońce, to znaczy, że nikt nie dokonał aktu stworzenia, w cudzysłowie, nie było Boga tak zwanego. Znaczy Boga, czy tam nie wiem kto ma jakie wierzenia. Chodzi mi tylko o to, że argument, że to, że człowiek ma niższą entropię niż zbiór cząstek, nie uzasadnia tej tezy, że człowiek został stworzony. Ok? Tylko tyle mówię. Bo ponieważ Słońce ma niską entropię, daje nam niską entropię, to mogą się tworzyć struktury o niższej entropii. Przepraszam, pan się zajmuje rachunkiem prawdopodobieństwa też, tak? No słucham. Nie, ale okej. Prawdopodobieństwo jest, że
organizmu komórkowego, jednopłciowego, powstanie organizm dwupłciowy. Nie wiem. A pan wie? Ja nie wiem, ale niech pan to spróbuje wyliczyć, jakie to jest prawdopodobieństwo. Czy to ja nie potrafię tego wyliczyć. Ale nie jest niemożliwe, żeby dwóch organizmach musiałyby zachodzić zmiany skoordynowane ze sobą. Czemu jest niemożliwe? A czy jest możliwe, żeby dwa protony, które się odpychają, połączyły się w hel? W środku Słońca się to dzieje. Dzięki temu mamy tą energię. Ale tam są warunki takie, jak tutaj u nas w sali. Życie nie powstało tutaj teraz, w 10 minut. Zadałem trochę inne pytanie. Czy o spadku entropii nie możemy mówić tylko w zasadzie w układach izolowanych? Bo w danym układzie. O wzroście. O spadku. Mhm. W całym układzie nam rośnie entropia, a możemy mówić o jej spadku, tylko gdy będziemy rozpatrywać układ izolowany. Znaczy dobrze pan mówi, natomiast złych słów pan używa z punktu widzenia fizyka. Układ izolowany to jest taki, do którego nic z zewnątrz nie dochodzi. Więc układ izolowany to jest na przykład Ziemia razem ze Słońcem. Część układu takiego może rzeczywiście ewoluować przeciwnie do zasady wzrostu entropii. W części układu możemy mieć spadek entropii, globalnie w całym układzie będziemy mieć wzrost. Teraz dowolnie otrzymamy ten układ, cały czas mamy wzrost entropii. Tak. Słońce, w układzie Ziemia-Słońce, Ziemia odbiera niską entropię, a Słońce, w Słońcu entropia mocno rośnie. Ja może teraz podziękuję Państwu za uwagę i potem przejdziemy do pytań jeszcze po tej części oficjalnej. Dziękuję bardzo. Może brawo dla Pana. Proszę Państwa, a teraz czas konkursu nadszedł. Otóż za chwilę Pan Profesor przedstawi pytanie. Ja będę starał się wyłapać osobę, która pierwsza się zgłosi i potem odpowie poprawnie. No to wtedy będzie nagroda. Bardzo proszę o pytanie w takim razie. Dlaczego gdy chuchamy, to chuchamy ciepłym powietrzem, gdy dmuchamy, to dmuchamy zimnym powietrzem? Tutaj. Sekundeczkę, ja podejdę może z mikrofonem. Bo w czasie, kiedy my to wydmuchniemy, to powietrze zdąży się rozprężyć, przez to straci ciepło. Tak. To jest dobra odpowiedź. Jak my dmuchamy, to wytwarzamy nadciśnienie w buzi. To powietrze się nam ogrzewa do temperatury ciała oczywiście, natomiast wydmuchując je rozprężamy i ono się robi chłodniejsze. A jak chuchamy? Jak chuchamy, to chuchamy delikatnie i to powietrze wylatuje z tym samym ciśnieniem, z tą samą prędkością. Zapraszamy po odbiór nagrody. Z którą? I gratulacje. Do której się nagrzało. Brawo. Gratuluję. Dziękuję.